Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Zaczyna padać, a miałem jeszcze w polu trochę do roboty, ale to niestety będzie trzeba odłożyć na później. Z racji, że są warunki niesprzyjające, zajmiemy się Aprillą. Przyszedł komplet uszczelek. Będziemy musieli silnik niestety wyciągnąć, bo nie ma miejsca. Szkoda właśnie, że nie ma miejsca na tyle. Wyciągnę silnik i będziemy musieli to wyczyścić, sprawdzić, przedmuchać, jak tam jakaś woda jeszcze w środku jest. No, moje zadanie no to jest jedynie podczyścić, założyć i tyle, więc tyle zrobimy. W teorii no to pasowałoby to rozłożyć i to przepaczyć te łożyska, nie łożyska na wale, bo jak tam woda weszła, no to wiadomo co. I zobaczymy, ile mi się uda nagrać w ogóle. No to jazda! No niestety, kurde, na wodzie to jeździło, już widać po cylindrze w środku, cały zardzewiały. Uszczelka tu jest pouszkadzana cała. Podgłowice tutaj możecie się dobrze przypatrzeć. No i pełno rdzawki. No niestety to chodziło na tym. Chodziło to na wodzie. Dobra, coś tam porobiłem. Nie jest to może idealnie, ale no nie ukrywam, że głowica jest troszkę krzywa. Tutaj do bokami troszeczkę nie brało, a mam taki kamień, można tak powiedzieć, taki idealnie prosty. Na nim wszystko robię. Ten cylinder też nie jest prosty, który tu w ogóle nie bierze. Ale to dosłownie myznałem wszystko tylko z zewnątrz. Nie, że zebrałem jakiś materiał, tylko myznałem to wszystko. Żeby było prosto. Tak samo jodełkę. Zobaczycie, nie będzie widać. Taką lekką jodełkę walnąłem. Może być szkło, lustro. Musi być jodełka, bo w te kanaliki, te ryski wchodzi olej i potem jak chodzi cylinder, to po prostu się ślizga. Jakby było wszystko na lustro, no to pierścienie by zebrały olej, no i przycierałoby się to wszystko. Dlatego musi być ta jodełka, nie? Możecie sobie zobaczyć na cylindry od samochodów z przebiegiem ponad 100 tysięcy. Niektóre to nawet mają jodełkę nawet po 100 tysięcach. Dobra, o kurde, nie skończę tej roboty, już się zaczyna powoli ciemno robić. A ja muszę to jeszcze uszczelkę wyczyścić. Ładnie zeskrobać tą starą uszczelkę. Chociaż ona tak fajnie nawet w miarę odchodzi. Ale widać, że tu woda wychodziła. Puszczało wodę. I wydmuchać tu dokładnie wszystko. Tu w środku, bo jest kurde masakra jakaś tam. Uszczelka nawet w miarę zeszła, myślałem, że będzie gorzej. Ale i tak widzę, że stara uszczelka nie jest dobrze wyczyszczona, o. Silikon stary. O, musi być idealnie wyczyszczone wszystko. To ja sobie to ładnie wyczyszczę, żeby potem jak nową uszczelkę założę, żeby mi to wszystko fajnie siadło, bez żadnego silikonu. Powierzchnia tutaj jest wyczyszczona, jednej szpilki nie ma. Będę zaraz musiał ją zobaczyć, czy gwint jest przeciągnięty, czy co, czy się to nie odkręca. Ładnie jest wyczyszczone, jeszcze raz mówię. No i idę szukać jakiegoś oleju do 2 suwa. Spryskam tutaj w środku, bo tu już kurde no rdza się pokazuje, tak wam powiem, no rdza się na tym wale pokazuje, no i wał jest przegrzany. Minimalny luz góra-dół już się zaczyna, więc no powiem wam, nie wiem ile ten wał pochodzi. Trzeba będzie trochę bogatszą mieszankę zrobić, może to tam przesmaruje jeszcze jakoś będzie chodzić, ale ja powiem wam, że widzę tu śmierć tego wału. Śmierć widzę. Musimy to jakoś przesmarować, jak tu we wodzie to chodziło wcześniej. Kurde, pływa w tym oleju na razie. Żeby to potem chodziło. A nie żeby to pchać.
Uszczelka tutaj trochę, kurde, na oko moje jest za gruba. W tle mam nadzieję, że nie słyszycie, ale grzmi jak nie wiem co. No trudno, no muszę to zrobić. Trochę miałem problemu, żeby to upchać, tą uszczelkę. Tak dobrze, żeby to siadło, że potem jak przyłożę i dogniotę, żeby się gdzieś nie podwinęło albo coś w tym stylu. Ale no, trudno no. Inaczej się nie da. Elegancko. To idzie od do samej góry. Przetrzeć. Teraz głowiczka. Cyk. Nie wiem, czy te śrubki to oryginalne od tego. Nie podobają mi się te śrubki. Będzie to chwilę trwać. No ale pasuje to, żeby równo siadło. No i jest, gotowe. Można zakładać i palić. Jeśli w ogóle odpali. Nie wiem co z gaźnikiem, kurde. Jeszcze się rozlało. Warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające. Kurde, pada. Grzmi. Nie wiem jak ja to poskładam ten motorek. Kurde, zaraz jest problem, muszę go przenieść gdzieś dalej. Gdzieś dalej muszę go przenieść, ale nie wiem jak. O, o, ups. Już się bardzo ciemno zrobiło. Grzmi, pada, leje. Ojeju, jeju, jeju. A ja nie będę na deszczu pracował. I nie będę tu nic widział. Muszę go wciągnąć gdzieś tu bliżej. A tu mam troszeczkę tak brudno. Nie ma jak tego postawić nawet. Nie będzie to stało. Jakoś muszę wjechać tym silnikiem. Tutaj już za dużo. Za dużo tutaj już nie zobaczycie. Bo kurde będzie ciemno. Ciemno będzie, bo lampę mam z przodu, a tyłem bym musiał obrócić w tą stronę. Byłoby więcej światła. Bardzo dobry plan. Bardzo dobry plan. A pierdzie. Nie mam. Kurwa mać. Tak ja kurwa nienawidzę skuterów robić. Normalnie nienawidzę skuterów robić. To jest kurde najgorsze chujostwo. Najgorsze chujostwo to jest. Tak nienawidzę skuterów robić. Stoi. O dziwo. No ja się pewnie wypierdzieli jak przyłożę silnik. To jest prawie, że pewny. Pokażemy tego paniaka, nie miało się jak wchodzić. No. Teraz być! O, 20 litrów benzyny, 20 litrów ropy i stoi. Teraz nawet będziecie coś więcej widzieć, co ja tutaj grzebię. Dobra, dajemy tego silnika. Aja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 j
Dziękuję.
Spokój. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Mamy kolejny dzień! Mianowicie zaraz zobaczycie, czemu kolejny dzień, czemu tego nie skończyłem w ten wieczór, w tamten wieczór. A mianowicie dlatego, że nie lubię skuterów! I tu jest właśnie jeden powód dlaczego. Właśnie dlatego, że był kolejny problem, problem z iskrą. Mianowicie raz iskra była, raz iskry nie było. No i wniosek, problem z instalacją. Pierwsze co, za co każdy mechanik powinien się wziąć, sprawdzić ile kabli wychodzi z silnika i mniej więcej obczaić co jest do czego. Mianowicie tu mam, wychodzą mi kable z silnika, widzicie? No i pierwsze co to obczaiłem, co jest do czego. Mianowicie żółty, biały to będzie na pewno prąd na instalację całą. To będzie zasilanie cewki, prąd do cewki na iskrę. A ten biało-czerwony to będzie impulsator. I czego nam tu brakuje? Brakuje nam tu jeszcze jednego kabla, czyli masy. Nie ma tutaj zielonego, czarnego, brązowego. Nie mamy w ogóle masy. Więc następne co szukałem, czyli połączenie silnika z instalacją lub silnika z ramą. Z tego co zauważyłem, jedyne połączenie silnika no to będzie adapter, ale aluminium słabo przewodzi prąd, więc tutaj jest przez amortyzator. A drugie połączenie, mianowicie ta śruba, ale ona jest w tulejce gumowej, więc tutaj tak samo nie będzie zbytnio dobrego połączenia. Iskra, jakie były objawy? Mianowicie iskra była strasznie słaba. Raz była, raz nie była. Jak to pan MRF? Jedziemy z iskrą na krótko. Znalazłem tu połączenie, mianowicie rozrusznik nie jest podłączony, ale mamy bardzo gruby, fajny kabelek od masy do tego rozrusznika. Fajny gruby kabelek, więc wpiąłem się go w niego i podrzuciłem masę najbliżej instalacji jak się da, czyli po prostu tu była klema od całej instalacji, klema od instalacji minusowa, tu akurat jest niebieska. Pierwsze obawy to były takie, że coś jest nie tak z masą na cewce lub gdzieś kable jakieś poprzecierane, ale to mnie wkurza, pierdzielone skutery, dlatego ja nienawidzę robić skuterów, nie chcę robić skuterów, bo potem żeby się tutaj dobrać do tej instalacji, musiałbym ściągnąć wszystkie plastiki. Po prostu nie ma tutaj w ogóle dojścia. Musiałbym ściągnąć tutaj, kurde, cały tył, cały przód. No po prostu tu jest cały, kurde, no parę godzin roboty, żeby po prostu te plastiki porozbierać. Porozbierać, potem poskładać. Jeszcze co, jeśli jak coś pęknie, no to zaraz będzie klient tutaj, właściciel będzie płakał, że uszkodziliśmy plastiki albo coś. Więc nienawidzę robić skuterów tylko i wyłącznie pod względem tych pierdzielonych plastików i wszystko jest pod tymi plastikami schowane. Nie wiem kto to kurde wymyślił, no ale szkoda gadać. I pokażę wam jak było wcześniej. Raz nie ma iskry, raz jest, jest strasznie słaba. Porządną masę teraz puszczamy. Kable oczywiście przeczyściłem dobrze, żeby była pełna, super moc. Jest o wiele lepsza iskra, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale mały upgrade. Udało mi się namierzyć oryginalną kostkę od rozrusznika, więc się w nią wpiąłem. Ten kabelek jak coś, bo zaraz będziecie mówili, o wepnąć się można było od razu. Szukałem tego kabla, nie mogę namierzyć, tak się schował. Ale pogrzewałem teraz trochę, no i udało się go znaleźć, to się podpiąłem. Ale i tak ten kabel zostawię, że była na pewno dobra masa. Bo tam te zaśnięciałe całe kostki trochę przeczyściłem, no ale
Jest ok. Co dalej? Myślę sobie poza odcinkiem, a ciul tam kopnę parę razy i paliwo nie dochodzi. Sobie myślę, no jasny Piero, no znowu gaźnik teraz trzeba czyścić. No i to jest takie właśnie, mam do zrobienia to, zaraz się okazuje, że tu już jest problem z iskrą, zaraz jest problem z tym, zaraz jest problem z tamtym. No i takie kółko, kółko Maciejów, no i jak to zrobić, nie? Wziąłem, odpiłem odciśnienie, nawet sam podciągnąłem, zrobiłem podciśnienie, czyli zastałem przez tamtą rurkę, żeby paliwo się zalało. No paliwo się nie leje, no. Myślę sobie, nie ma paliwa. Patrzę, no kurna, paliwo jest. W wężyku paliwo jest, doszło do wężyka, ale czemu nie ma paliwa? A mianowicie dlaczego? Dlatego. Ojej. Powiedzcie mi, kto genialny wpadł na taki pomysł? Popierona jest tutaj to dane. Ja tego nie rozumiem. Wiem, że uszczelka się mogła wygnieść. O, stwardnieć, wygnieść. No ale żeby kurde od razu jakąś gumkę tu wkładać. No i czemu nie ma paliwa? Bo, mianowicie zaszło paliwo na maksa. Widzicie? No i pływak zaciął się o tę gumkę. No nie dziwić się. No. I to chodzi po skosie, widzicie? O, jaki luz. Straszny, ogromny luz. Nie, nie mogę. Dobra. Ja przeczyszczę ten gaźnik. Spróbuję dorobić jakiegoś tutaj stworznia. Albo z jakiegoś gaźnika dobiorę może stworznia, nie wiem. Zobaczę. Bo to kurde na tym druciku. To nie jest co, kawałek druta ktoś wsadził. Nie wiem, no ja już nie wiem, kurde. Nowego klina mamy. Dorobiłem go ze stali kwasowej. No, zabezpieczenie stworznia. Stali kwasowej. Tu jest widać, że zwykły ocynk. Jakiś drucik. I tak nie jest idealny, bo jest tutaj gniazdo rozbite. Gdzie jest minimalny luz. No, inaczej się nie da zrobić, no. Teraz trzeba przez cały gaźnik przeczyścić, ale to już za odcinkiem przeczyszczę. Zakładamy, sprawdzam, czy jest gaźnik szczelny. No i próbujemy palić. Sanie to linkiem. Tak trzeba będzie prawdopodobnie za niedługo zrobić remont. I oddajemy tego sprzęta. Niech se pochodzi chwilę, zobaczymy czy będzie bąbelkować. No i koniec z robotą przy skuterku. Mianowicie zrobiliśmy coś, my mieli zrobić. A ogólnie roboty przy tym jest odpierona, żeby to doprowadzić do jakiegoś stanu takiego bezpiecznego. No niestety. Nie mam czasu zbytnio grzeba, nie wiadomo co przy tym skuterku, więc co miałem zrobić, zrobiłem, resztę musi sobie już tam właściciel popoprawiać, powiem mu tam co i jak. Niepokoi mi tylko jedno, że wąż zasilający po prostu od pompy wody do głowicy, znaczy od pompy wody do cylindra jest twardy, ciśnienie duże, nie wiem czemu. To takie troszeczkę jest podejrzane, no ale to już tam właściciel niech sobie sprawdzi ewentualnie drożność tego wszystkiego, czy czasem gdzie jest i nie jest coś przytkane, więc tyle, a ja się będę zabierał za Turbaloncina. Więc standardowo, jeśli jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Jeśli ci się podobało, łapeczka w górę. Jeśli się nie podobało, nie, łapeczki nie dawaj w dół, lecz napisz, co ci się nie podoba. Bo dużo osób da łapeczkę w dół, a nie wiadomo o co chodzi mu, co mu się nie podoba. Niech napisze, zobaczymy, nie? Postaram się pozmieniać, coś wprowadzić, żeby ci się spodobało. Oczywiście w granicach rozsądku, bo wszystkiego się nie da zrobić.
Jestem jaki jestem, nie? Więc tyle. Tyle. Do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Hej!